mamy końcówkę zimy. Pogoda co prawda nie rozpieszcza, ale ja postanowiłem już dzisiaj rozpocząć budowę. Poprowadzę Was teraz po placu. Pokażę Wam, co dzisiaj będziemy robić. Mianowicie będziemy kopać fundamenty. Obrócę sobie tylko kamerę i pokażę Wam ogólnie plac. Narzędzia są przyszykowane. Ławy są nabite. Wszystko jest pomierzone. Czekamy jeszcze tylko na geodetę, który sprawdzi nam te punkty, narożniki, abyśmy mieli stuprocentową pewność, że dobrze kopiemy fundament. Tak jak wspominałem Wam wcześniej, będziemy kopać ławy fundamentowe na głębokość 40 cm. Łącznie wyjdzie do poziomu 90 cm. Także taka będzie strefa przemarzania tutaj tego fundamentu. Będziemy kopać ręcznie, ponieważ jak widzicie sami, 30 ton żwiru, 37 dokładnie, 37 ton żwiru uniemożliwia wjazd jakiegokolwiek ciężkiego sprzętu. Poza tym cały taki ciężki sprzęt zepsułby mi całą kostkę ażurową, która jest przed domem. Także niestety musimy kopać to ręcznie. Słuchajcie, nagrywam już teraz filmik po wizycie geodety. Okazało się jednak, że delikatnie budynek jest skrzywiony, że tak powiem. Chodziło o jakieś 2 cm, także musiał nas poprawić. Nie wiadomo, może po prostu gdzieś wisiała nam taśma i przez to powstały takie różnice w tych punktach. Także pokażę Wam teraz, jak to powinno wyglądać. Cały budynek powinien lekko iść w tą stronę. Także na tym polegały tylko zmiany. Trzeba było na nowo nanieść te dwa punkty, dwa narożniki. Ten i ten. Teraz wszystko jest już idealnie zrobione. Także będziemy zaczynać. Słuchajcie, teraz musimy osznurkować cały teren. Czyli tak, wyznaczyć sobie, gdzie będą szły ławy fundamentowe, a gdzie ściany. Czyli tak, przyjęliśmy taki schemat, że wbijamy sobie głębiej gwoździe tam, gdzie mają być ławy. Tu akurat wychodzi nam, zrobiliśmy sobie na 50, ale tak naprawdę możemy kopać trochę mniej, możemy nie czyścić tych dołów, także może być mniej. Została zaznaczona jeszcze ta środkowa ściana tutaj takim gwoździem, nie wiem czy widzicie. O, może teraz. Także tutaj mamy też już ją wyznaczoną. Ona będzie praktycznie przechodziła przez środek budynku, przez całość. Pewnie jesteście ciekawi, co tu mi tu tak wystaje z tego wykopu. To jest nawodnienie po prostu. Będę musiał to usunąć, jak będziemy murować fundament z emek. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, jak się będzie kopać pod tymi drzewami. Korzenie są już na pewno bardzo rozrośnięte. Jestem bardzo ciekawy, jak nam to pójdzie. Jeszcze tylko ostatnie ujęcie po całości i za chwilę zaczynamy kopać. Słuchajcie, zaczynam kopać. Mam wyznaczony tutaj kawałek fundamentu i przystępuję do akcji. Najpierw sobie odetnę trochę, żeby mi się nie zawalało. Kopanie jest bardzo fajne, lekkie i przyjemne. Sztych po sztychu.
Słuchajcie, właśnie ukończyłem kopać. Jestem już po ostatniej warstwie. Mogę wam teraz pokazać, jak to wygląda. Chwileczkę obracam gimbala. Więc tak, zacząłem sobie tutaj kopać. Kopanie było bardzo przyjemne. Kopałem sobie tak z taką fajną przyjemnością przez jakąś godzinę. Aż w końcu natrafiłem na mniej przyjemne rzeczy. Mianowicie glina pokazała się tutaj mniej więcej tak od 1/3 i uwierzcie mi, jedna trzecia tego kawałka fundamentu, tej ławy fundamentowej, tego wykopu, bardziej mnie zmęczyła niż ta pozostała wcześniejsza reszta. Także to tak wygląda. I tak, w sumie wykop mamy, koniec wykopu mamy 105 cm do sznurka. Także możemy sobie to wszystko jeszcze raz sprawdzić. Pokażę wam to wszystko. W sumie zostawiłem takie 107, bo 2 cm jeszcze ma być podsypki. Tak się to sprawdza. Widzicie? Tyle jest. Tu jest akurat 105. Chyba jeszcze trochę muszę podrównać. No, tutaj jest chyba 107. Prawie, no 107. Także jeszcze troszeczkę muszę wygładzić tutaj tą powierzchnię. Przyszykować pod zbrojenie. No i ogólnie ile mi to czasu zajęło? 2,5 godziny wykopanie odcinka 7,5 metra. Tutaj już kolejna część wykopana. Także robota posuwa się cały czas do przodu. Pokażę wam jeszcze, jak posuwają się roboty. Także wygląda to w ten sposób. Trochę już ukopaliśmy. Zwróćcie na to uwagę, jak zróżnicowana jest ziemia. W zależności właśnie tutaj od położenia. Od takiej bardzo brunatnej, bardzo fajnej po tutaj glinę. Tutaj najgorzej się będzie kopać. Jak widzicie, mamy wyznaczone już wszystkie punkty, także jedziemy dalej. Zostały nam jeszcze tylko te wykopy środkowe. Mamy końcówkę dnia, za niedługo zrobi się ciemno. Ja pokażę wam, co udało nam się dzisiaj zdziałać od godziny 11:30 do godziny 16:00. Zobaczycie sobie, co zrobiliśmy. Więc tak. Jeden dzień i mamy wykopane. Praktycznie tutaj ta ściana, ona już jest na gotowo. Tutaj trzeba poprawić tą północną ścianę. Przejdę sobie tam dalej troszeczkę. Zobaczycie sobie tutaj jeszcze na jednego sztycha, z tego co pamiętam. Tutaj tak samo, tam sobie zobaczycie. Wskoczę sobie do okopów. Do wykopów. Tutaj widzicie, musi być właśnie na taką głębokość wykopane. Tak to wszystko wygląda. Tutaj jest praktycznie na gotowo. Tutaj jeszcze trochę muszę poprawić. To był najgorszy odcinek dzisiejszego dnia. Na tej ścianie właśnie południowej straszna glina wystąpiła i strasznie się tutaj zmęczyłem, kopiąc pod te ławy fundamentowe. Tak to wszystko wygląda. Na jutro zostawiliśmy sobie tutaj te ściany, które będą biec w środku budynku. W ściany, to będą ławy fundamentowe. Także tu jest wykopane na jednego sztycha. Myślę, że jutro skończymy wykopy i w najbliższych dniach będziemy zalewać ławy fundamentowe. Zapraszam was więc na kolejny odcinek z cyklu Budowa własnego garażu. Jeśli jesteście zainteresowani, subskrybujcie kanał, oglądajcie, będziecie na bieżąco z moimi tutaj poczynaniami na budowie. Dzięki wam i na razie.
Thank you.